Jak trochę poćwiczysz, to będziesz tak dobry jak ja. Lub ja. Hej! Co wy tam robicie? Uczymy Kobiego kilku zwodów piłkarskich w stylu Tessy. Ale jest za gorąco na grę. Tak, stopy mi się topią. Więc może macie ochotę na szklankę przepysznej, zimnej lemoniady. Brzmi wspaniale. Tak! Umieram z pragnienia. To zobaczmy. Trzy szklanki lemoniady to będzie... równo 300 dolarów, poproszę. 300 dolarów? Żartujesz sobie? To chyba przez ten upał. Cóż, muszę jakoś zarobić milion dolarów. Po co ci milion dolarów? Bo jak będę miała milion dolarów, to polubią mnie wszyscy. Ale wszyscy już cię lubią. Naprawdę? Oczywiście. Tak, nawet jeśli nie masz miliona. O, cóż, w takim razie lemoniada dla każdego z was na mój koszt. Znaczy za darmo. Dzięki. Dużo lepiej. A teraz pora na przygodę. Idziecie z nami? Nie, jest za gorąco. Hej, my z wami pójdziemy. Grajcie, Ziggy! Hej, hej, już zaczynamy. Przygody czeka smak. I wszystkich was zapraszamy. Śpiewajmy razem tak. Śpiewajmy tak. Mroźną zabawę. Zwłaszcza w taki upalny dzień. Dobry pomysł, Webby. Dzięki. Dobrze. Ostatni na szczycie góry to zgniłe jajo. Chyba raczej zamarznięte. Jack, spójrz. To statko pingwinów. Wow. Ale... Jakie ładne! Noszą fraki na super modną imprezę taneczną. Hej, spójrzcie tu! Tańczę jak pingwin! Daję mu! Podoba im się! Lubią mnie! Śmiało, spróbuj! Cóż, nie jest jakiś wyjątkowy, ale zatańczę. Wow! Chodźcie za mną! Te pingwiny lubią Jacka bardziej niż mnie. Dlatego, że tańczy jak one? Psst! Hej! Chcesz, żeby pingwiny cię polubiły? Może. To musisz się zachowywać jak one. Na twoje szczęście! Ja jestem ekspertem od pingwinów. A na twoje szczęście ja jestem ekspertem od wszystkiego. No, prawie wszystkiego. O, i mam na imię Emma. Emma? To nie jest imię dla pingwina. Może lepiej Pola? Albo Prudencja? O, może Pernilla? Mów na mnie Emma, dzięki. Ja mam na imię Penelopa. Ale mów na mnie Penny. Dobrze, Penny. Od czego zaczniemy? No wiesz, zawsze dobrze jest zacząć od samego początku. To gdzie się wyklułaś? Wyklułam? Ale ja się nie...
Zresztą to nieważne. Masz do włożenia coś czarno-białego? Cóż, nie. Dobra, to też nieważne. Już wiem. Zaczniemy od nurka. Pingwiny lubią pływać. Ale ja nie mogę tu wskoczyć. Zamarznę. Musisz się bardziej postarać, jeśli chcesz, żeby pingwiny cię polubiły. Ja się staram. W takim razie zróbmy coś, co uwielbia każdy pingwin. Poślizgajmy się! Śmiało, spróbuj. To nie trudne. Na pewno się uda. O fuj! Najadłam się śniegu. Dobry pomysł. Lody! Pingwiny je wprost uwielbiają. Zwłaszcza lody o smaku sardynkowym. No już, próbuj. Pingwiny to jedzą. Dobrze. Pyszne, prawda? Teraz pingwiny na pewno cię polubią. Z każdą chwilą stajesz się taka jak my. Emma! Nareszcie cię znalazłem. Pingwiny chcą urządzić modne przyjęcie. Przyjęcie? To moja specjalność. Właśnie, powiedziałem im, że świetnie się na tym znasz. Ale co ci się stało? Chciałam być jak pingwin, żeby wszyscy mnie polubili. Jak pingwin? Ale wszyscy już cię lubią. Taką, jaka jesteś. No wiesz, idealna i w ogóle. Naprawdę? Oczywiście, jesteś olśniewającą osobą. Jestem? No, byłaś. Wcale nie musisz być pingwinem. Po prostu bądź sobą. Będziesz to jadł? Tak lepiej. Dzięki za pomoc, Penny. Ale pingwinem powinien być tylko pingwin. A co z tym przyjęciem? Przyjęcie? Tak, zamierzam urządzić najmodniejsze i najbardziej idealne przyjęcie na świecie. Świetnie! Cóż, najlepsze przyjęcia mają jakiś temat. Na przykład jakiś kolor. To może czarny i biały. Sophie, dlaczego szczęściarz tak cię lubi? Bo głaszczesz go po brzuszku? Nie sądzę. Dajesz mu przekąski? Nie, chyba nie. Ponieważ ciągle się z nim bawisz? Wiesz, może po trochu wszystkiego, tak myślę. A poza tym pieski lubią kogoś tak bez powodu. Pieski nie dbają o to, o co dbamy my. I nie obchodzi ich to, jaką bluzkę nosisz dziś. Pieski nie dbają o to, czy ktoś silny jest. I nie jest dla nich ważne, gdy ktoś znów pomyli się. Małe, małe pieski, można przykład z piesków brać. I my także moglibyśmy innym zawsze szansę dać. Tururu, tu, 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 tu. Tururu, tu, 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 tu. Pieski nie dbają o to, czy masz metry dwa. I lubią cię tak samo, gdybyś mały był jak ja. Pieski nie dbają o to, czy przytyłeś znów. I wszystko jedno pieskom, czy masz stałe zęby już. Małe, małe pieski, można przykład z piesków brać. I my także moglibyśmy innym zawsze szansę dać. Tururu, tu, 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 tu. Tururu, tu, 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 tu. Pieski nie dbają o to, kto dziś wygra mecz. I nie jest dla nich ważne, czy bogaty ktoś jest.
dbają o to, czy coś wiesz, czy nie. I ptakich dużych lubią, i te małe dzieci też. Małe, małe pieski, można przykład z piesków brać. I my także moglibyśmy innym zawsze szansę.